Rita, słuchaj. Ja przepraszam, okej? Okay? Nie miałem racji i lepiej się na to już nie oglądać. Dobra. Mogę się już na to nie oglądać. Naprawdę? Wydaje mi się, że poważnie przesadzasz. Serio. Rita! No przecież nie zostawisz mnie tu na jakiejś gumowej kaczce. Nawet nie mam wiosła, żeby... Sam się o to prosiłeś, kolego. Ładnie tak się zakradać i podsłuchiwać cudze rozmowy? Tak się składa, że nigdzie się nie zakradałem. Jasne. Nie, no serio, nie możesz... Chyba nie chcesz mnie tu tak zostawić, no. Przecież ty nie jesteś taka. No dobrze, może jednak jesteś. Słuchaj, jak chciałaś dać mi nauczkę, to uznajmy, że już mi ją dałaś. Siedzę na kaczce, litości. Zimna Rita, cóż to za kobita, oczy zdobi lodem, powiewa od niej chłodem. Zostawi mnie tak na samym dnie, przecież tak nie robi się Rodiemu. Mnie, Rodiemu, ten z Kensington. Jawnie robi, co on dla was zrobi, Rita może podać jednak rąk. Pomocno. To nie był miły gest, zimna Rito, czemu wciąż odtrącasz mnie? To co, wybaczyłaś mi? Nie, ale bałam się, że zaśpiewasz kolejną zwrotkę. Rita, naprawdę nie podsłuchiwałem, przysięgam ci. O, poważnie? W takim razie co tam robiłeś, Rody? No, zasadniczo to... To przyglądałem się tobie i twojej rodzinie i myślałem o tym, jakie masz szczęście. Szczęście? Skazana na ciebie? To nadal mamy umowę? No jasne, że tak.